Spotykam się często z poglądem, że gospodarka Rosji wychodzi z wojny praktycznie bez szwanku, a te zachodnie sankcje to i tak nic nie robią. Rozumiem skąd wynika ten pogląd, ale jest on kompletnie błędny. Uniwersytet z Yale przygotował ostatnio gigantyczny, naprawdę gigantyczny raport na ten temat, wykorzystując bardziej niekonwencjonalne dane niż po prostu informacje o tym, że jakieś kraje dalej płacą za ropę czy za gaz. I wynika z niego jednoznacznie, że bez pomocy Chin, takiej twardej jednoznacznej pomocy Chin oraz z utrzymaniem zachodnich sankcji gospodarka Rosji dostała wyrok śmierci po prostu z kilkuletnim odroczonym terminem wykonania. Ja nazywam się Cyncyk Piotr i w tym odcinku merytorycznie o giełdzie szukam odpowiedzi na pytanie, czy gospodarka Rosji faktycznie cierpi na sankcjach. Serdecznie zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, chciałem podziękować partnerowi tego odcinka, którym jest XTB. XTB to polski broker o zasięgu globalnym, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. Co więcej, w XTB inwestowanie w prawdziwe akcje oraz fundusze ETF do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie odbywa się całkowicie bez prowizji. Zakładając konto w XTB za pomocą linka afiliacyjnego, który znajdziesz w opisie tego filmu, wspierasz również ten kanał. Za co już teraz serdecznie Ci dziękuję. Przejdźmy już jednak do meritum i zacznijmy od tego wspomnianego gazu i ropy naftowej. Paradoksalnie Rosja jest o wiele bardziej uzależniona od sprzedaży gazu dla Europy niż Europa od kupowania gazu z Rosji. Rosja... Eksportuje aż 83% całej swojej produkcji tego surowca do Europy, mówię o gazie, a Europa importuje już z Rosji jedynie 46% całego swojego zapotrzebowania. Gaz też jest o wiele trudniejszy do odsprzedaży gdzie indziej, w przeciwieństwie do ropy, bo wymaga pełnej infrastruktury przesyłowej. Ropę zawsze można wrzucić na statek i po sprawie. Europie pomaga też fakt, że Stany Zjednoczone wysyłają swój skroplony gaz LNG. Widać dość dobrze, chociażby na tym wykresie, który masz teraz przed sobą po prawej stronie, że od lipca to USA, lipca 2022 roku, to Stany Zjednoczone są ważniejszym partnerem biznesowym w zakresie gazu dla Europy niż Rosja. Ropa nie potrzebuje co prawda tak specjalistycznej infrastruktury przesyłowej jak gaz, więc o wiele prościej jest znaleźć potencjalnych nowych klientów do sprzedaży surowca. No a jest co sprzedawać, bo Rosja jest trzecim najważniejszym. Największym producentem ropy na świecie, z dzienną produkcją na poziomie około 11,3 miliona baryłek, a wyprzedza ją tylko Arabia Saudyjska, z dzienną produkcją około 12 milionów baryłek, i Stany Zjednoczone z dzienną produkcją ponad 17 milionów. W 2021 roku sama sprzedaż ropy generowała dla budżetu Rosji niemal 45% całego budżetu, podczas gdy gaz stanowił jedynie 15% tego budżetu. No więc e, już wiemy, że o wiele bardziej. Istotna z perspektywy budżetowej jest jednak ropa niż ten gaz. Nawet jeśli tego gazu trudno było gdzieś odsprzedać dalej przez brak infrastruktury przesyłowej, to jednak to ropa stanowi ten kluczowy fundament całej gospodarki. W 2021 roku tylko 39% ropy sprzedawanej znalazło, znajdowało swoich odbiorców w Azji, tej rosyjskiej ropy. No teraz ten udział zdecydowanie rośnie. To fakt. Tylko że Rosja i zapamiętajmy to raz na zawsze nie sprzedaje ropy WTI ani ropy Brent. Co i róż trafiałem na jakieś dziwne memy, gdzie była cena ropy WTI i cieszący się Putin. Co ma jedno do drugiego, Rosja sprzedaje ropę Ural, która owszem również podrożała w porównaniu z 2019 rokiem, jak chociażby widzisz na tym wykresie, ale te podrożenie jest naprawdę minimalne. Różnica w cenie pomiędzy ropą Ural, czyli tą rosyjską, a na przykład ropą Brent jest dziś największa w całej swojej historii i przekracza już nawet 35 dolarów za baryłkę. Fakt, że cena amerykańskiej ropy WTI, albo nawet tej ropy Brent wzrosła, jest wprost pochodną tego, że część rynku po prostu zrezygnowała z ropy rosyjskiej i w żadnym stopniu nie przekłada się wzrost cen ropy WTI na, albo Brent na budżet Rosji. Warto o tym Pamiętać, no to skoro mamy część gazu i ropy liźniętą, że tak naprawdę Rosja nie jest w jakiejś fenomenalnej sytuacji, jeśli chodzi o eksport tych dwóch surowców, to przejdźmy do tych bardziej niestandardowych danych. Na przykład do liczby sprzedawanych samochodów osobowych w Rosji. Po inwazji na Ukrainę wiele spośród światowych koncernów motoryzacyjnych po prostu wycofało swoją produkcję z Rosji, zostawiając fabryki, które były jako miast. Operacyjne. Spadek sprzedaży sięgnął na dziś niemal 90% w ujęciu rok do roku i utrzymuje się na tym gigantycznie obniżonym poziomie. W czerwcu 2021 roku w Rosji sprzedawano prawie 160 tysięcy samochodów koncernów wszystkich marek. Teraz w czerwcu 2022 jest to. 27,7 tysiąca sztuk. Z koncernów zagranicznych, które jeszcze coś produkują, no głównie są to koncerny francuskie i przodują takie marki jak chociażby Citroën czy Peugeot. No ale tak czy inaczej, sprzedaż. Tak gigantyczny spadek sprzedaży samochodów osobowych dość dobrze pokazuje, że w rosyjskiej gospodarce może i udawanie jest dobrze, ale jeśli chodzi o odbiór tego z perspektywy standardowego rosyjskiego obywatela, no to jednak tak różowo nie jest. Szum w internecie zawsze robi też spojrzenie na wykres kursu rosyjskiego rubla do na przykład amerykańskiego dolara. Ten rosyjski rubel osłabił się na początku wojny niemalże gigantycznie do rekordowych poziomów 150 rubli za dolara. Ale dziś jest rzekomo kwotowany po 60 rubli za dolara, co sprawiłoby, że jest ten silniejszy, najsilniejszy od niemalże 2018 roku. Problem w tym, że ten kurs wygląda tak. A nie inaczej w efekcie bardzo, bardzo licznych ograniczeń nałożonych na wymienialność walut. Dla przykładu banki krajowe mają zakaz handlowania w dolarze, firmy muszą spłacać swoje długi zagraniczne w rublach, a obywatele długo nie mogli nawet wysyłać gotówki na konta zagraniczne i tak dalej i tak dalej. Wszystkie te działania, co widać na chociażby tym wykresie, który masz przed sobą, skrajnie zmniejszyły płynność na walutowym rynku i naprawdę. Wypaczyły prawdziwy obraz sytuacji. Badania pokazują, że w praktyce firmy z Rosji, które chcą handlować za granicą, muszą płacić ceny średnio od 20 do nawet 100% wyższe od tych, na jakie wskazywałby oficjalny kurs rubla do dolara. No, nie jest to więc tak, że ten wykres kursowy, który widać, który można sobie łatwo sprawdzić, chociażby na jakichś portalach internetowych, jest tym prawdziwym kursem, tylko funkcjonuje w tak naprawdę dość duży czarny rynek walutowy, a na nim ceny są dużo, dużo wyższe. Ponadto krajowa produkcja w Rosji w wielu branżach i w wielu sektorach po prostu zamarła, no bo jak inaczej nazwać spadki po 50% rok do roku. Słowa Putina o tym, że przemysł krajowy, rosyjski przemysł krajowy jest w stanie zastąpić import z zagranicy, no i są po prostu nieporozumieniem. Ten dziadowski bądź co bądź poziom technologiczny Rosyjskiej gospodarki no nie jest w stanie zastąpić zagranicznych komponentów. Nawet sam przemysł zbrojeniowy nie potrafi wyprodukować samodzielnie sprzętu. Największy producent czołgów, Ural zawiesił produkcję aż do odwołania z powodu braku części z krajów zachodnich. Na przykład Francja jeszcze przed wojną zapewniała noktowizję do każdego nowo produkowanego rosyjskiego czołgu, który obecnie walczy na Ukrainie. Związek Sowiecki był dużo bardziej samowystarczający, niż obecna Rosja. No a to wszystko dzięki globalizacji. Prawie każdy kraj jest dziś mocno uzależniony od innych. Państwa nie mogą od tak po prostu zamknąć się na swoich partnerów handlowych i długo tak funkcjonować. W obawie przed sankcjami ponadto, co zresztą akurat pewnie wiesz, wiele spółek z kapitałem zagranicznym zaczęło opuszczać Rosję. I z czasem ten trend zaczął narastać, no, tworząc poważne problemy w całej gospodarce, bo w tych firmach pracowała przede wszystkim rosyjska klasa średnia, i to ona w pierwszej kolejności będzie odczuwała na sobie konsekwencje wszystkich sankcji. Od 24 lutego z Rosji uciekło ponad 1000 zagranicznych przedsiębiorstw, a firmy te odpowiadają. Za około 40% całego rosyjskiego PKB. Zatrudniały też ponad milion pracowników. Bez kapitału zagranicznego Rosja jest w naprawdę, naprawdę fatalnym położeniu. Cały raport yy, Uniwersytetu Yale nie jest dla Rosji zbyt optymistyczny i śmiało można powiedzieć, że jeśli nic się nie zmieni, yy, to rosyjska gospodarka tego ścisku po prostu nie wytrzyma. Już wychodzą na jaw problemy strukturalne, a minęło tylko, a w sumie aż 5 miesięcy całej wojny. Zagraniczne rezerwy finansowe topnieją, inflacja się rozkręca, a dodatkowo Rosja tak naprawdę straciła swoją pozycję jako kluczowego eksportera surowców energetycznych. Nawet Niemcy zaczęli zmieniać swoje nastawienie, co jeszcze pół roku temu wydawało się abstrakcyjne i kompletnie nierealne. W erze pełnej globalizacji państwa są o wiele bardziej zależne od siebie niż kiedyś. W praktyce nie ma. Na ten moment, kraju, który byłby w stanie funkcjonować na takim samym poziomie rozwoju albo nawet rozwijać się dalej bez udziału innych państw, odpływ kapitału zagranicznego też jest dla Rosji gigantycznym problemem. No i po tym, jak Rosja zaczęła nacjonalizować majątek tych, którzy uciekli z jej kraju, myślę, że wiele firm, nawet już po ewentualnym zakończeniu wojny, zacznie zadawać sobie 100 razy pytanie, czy na pewno warto wracać. Tam ze swoim kapitałem. Jeśli sankcje zostaną utrzymane e, nawet w takiej formie, w jakiej są utrzymywane obecnie, i żadne z krajów zachodu nie zaczną się z tego wyłamywać ani wycofywać, to gospodarka Rosji będzie miała naprawdę gigantyczny problem. Więc mówienie o tym, że sankcje kompletnie nie działają, jest po prostu trafione. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę, kliknąć guzik subskrybuj oraz kliknąć ikonkę dzwonka. Im Was będzie więcej, im więcej osób subskrybuje kanał, tym większa satysfakcja dla mnie i dostaję w ten dzięki temu informację, że faktycznie lubicie oglądać te materiały i chcecie ich dostawać więcej. Napisz mi też w komentarzu, co Ty o tym sądzisz, czy naprawdę uważasz, że te sankcje, które są w ogóle nie wpływają na gospodarkę Rosji, czy może jednak przekonałem Cię, co do tego, e, a w sumie naukowcy z Yale, że gospodarka i cała ta sytuacja nie jest aż tak różowa. Na sam koniec chciałem Cię jeszcze serdecznie zaprosić do naszej strefy premium w DNA Rynków, gdzie regularnie pojawiały się coraz to nowsze analizy spółek polskich, spółek zagranicznych, a także całych sektorów i nawet gospodarek. E, zdecydowanie polecam korzystać z tych researchów do zwiększania swojej świadomości odnośnie tego, w co się inwestuje. I czy akurat coś może być bardziej, bardziej lepszą okazją, czy mniej lepszą okazją inwestycyjną? Spotykamy się też regularnie na specjalnych webinarach, gdzie dyskutujemy na żywo o tym, co tam na rynku może być słychać i w co akurat warto. Odwrócić swój wzrok w danym momencie, a także pokazuje mój własny prywatny portfel inwestycyjny, gdzie są tylko realne transakcje, nie ma żadnych wirtualnych, Excelowych portfeli. Mówię też o tym, dlaczego coś kupiłem, dlaczego coś sprzedałem e, oraz dlaczego czasem tego nie sprzedałem albo dlaczego czasem tego nie kupiłem. E, skorzysta już z tego ponad 400 inwestorów na co dzień, więc zdecydowanie myślę, że warto, abyś również ty stał się jednym z nich. Więcej informacji na ten temat z Najrysujesz w linku, który teraz widzisz w, tutaj pode mną, ale na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.